co do ostatniego pytania, to nie mnie oceniać prawidłowość działalności starosty, to jest ma organ uchwałodawczy, radę i oni będą oceniali, jak działa w tym aspekcie. Kwestia, nie znam dokumentacji, nie znam tej decyzji, czy był nadany rygor natychmiastowej wykonalności, czy nie. Bo zgodnie z KPA decyzja jest niewykonalna dopóki się nie upromocni, tak można powiedzieć w skrócie, ale oczywiście może być wykonalna, kiedy jest nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Nie wiem, nie znam dokumentacji i to nie mi oceniać, czy powinien podjąć działanie pomiędzy wniesieniem odwołania i czekaniem na kolegium. To nie o to, panie mecenasie, chodziło mi. Chodziło mi o to, że to nie wstrzymywało działań. Pan siedzi w tym czystym środowisku, więc ma pan też również wiedzę, posiada pan taką wiedzę, że nie trzeba czekać było pół roku, aż tego się namnoży ileś tam, mówię, pokoleń, tylko można było podjąć działania bezpośrednie. Tylko to. To znaczy, tak powiem, ja nie wiem, jak jest w czystym środowisku, bo nie uczestniczę w obradach zgromadzenia i tak dalej. Tutaj są przedstawiciele gminy. Można mówić o pewnych doświadczeniach innych związków działających tutaj najbliższe w sąsiedztwie. Zdaje mi się, jest Związek Działdowczyzna, który rozwiązał te problemy. Natomiast czyste środowisko, no, z tego, co się orientuje, tam wymagana jest zmiana statutu i dostosowanie tego do obowiązujących przepisów i w tej chwili trwa ta procedura. Zgodnie z ustawą obowiązującą w tej chwili o czystości i porządku w gminach, związek może przejąć zadania. Tam jest ustęp 2, tylko nie pamiętam, trzeci chyba artykuł, ale to chyba nie ma znaczenia. Może przejąć wszystkie zadania gminy, które wynikają z tej ustawy i on wtedy wszystko realizuje. Problemy oczywiście są tej natury, oczywiście ustawodawca nie do końca tutaj nie napisał wprost, bo na przykład stwierdził, że te opłaty stanowią dochód gminy. Wobec tego, no jeżeli biorąc pod uwagę literalne brzmienie, okazuje się, że związek nie jest uprawniony do ściągania tych opłat, wydania decyzji. Natomiast są interpretacje tego typu, że stosując wykładnię systemową i celowościową, należy wskazać, że jeżeli przejął zadania, to musi mieć i środki na to, żeby te zadania realizować. Bo chciałem zauważyć, że związek jest to podmiot publiczny w zasadzie. On przejmuje zadania publiczne i tylko realizuje te zadania. Członkami tego związku mogą być tylko gminy. Wobec tego on nie może działać na zasadzie przedsiębiorcy. I tutaj no nie wiem, czy ustawodawca, dobrze było wnioskować, żeby wprost napisał, że to stanowi, jeżeli przejmie w tym trybie, to stanowi dochód związku i by sprawę nam rozwiązywało. A tu jest tego, jak podejdzie do tego Regionalna Izba Obrachunkowa, czy oni będą mogli pisać, jak podejdą organy podatkowe, bo również jest napisane, że organem podatkowym jest burmistrz, wójt, prezydent. Tam się stosuje ustawę ordynacja podatkowa w sprawach nieuregulowanych. Nie ma, że organem podatkowym jest przewodniczący zarządu związku. I tu mówię, no ustawodawca wpisał, ale trzeba było jeszcze ileś tam przepisów dodać, ewentualnie jeden przepis klucz, który by rozwiązywał te wątpliwości. I tu z tego, co wiem, trwają rozmowy i próby rozwiązania tego problemu nie tylko tu u nas, ale w całej Polsce. Zdaje mi się, że to jest na temat Związek Miast Polskich coś w tym aspekcie działa. No teraz chciałem powiedzieć o problem był z tymi ustawą o
Plan zachowania przestrzennego, gdzie wojewoda miał wydawać zarządzenia zastępcze. I tam było napisane, chodziło o tę ustawę o telekomunikacji, że nie można wprowadzać zakazów budowy tych masztów. I ustawodawca nakazał, że wojewoda ma ten plan, jeżeli gmina nie zrobi, robić. No, ale 14 września Sejm zmienił przepisy, tam jest trochę inne rozwiązanie, już nie będzie tego zarządzenia. Może jeszcze jest trochę czasu do końca roku, a w zasadzie do końca czerwca, bo tam przyszłego roku, żeby ten problem rozwiązać. I tutaj no i związki, i gminy są w kropce, bo nie wiedzą, czy mają wystawiać, no przewodniczący może wystawiać decyzję o naliczeniu, ściągnięciu, czy nie. Bo wynikało, że nie ma wprost tej kompetencji. Oczywiście można się powoływać na ten 2a, że przejmuje wszystkie zadania i obowiązki, tam jest powiedziane, organów gminy. Wobec tego, jeżeli wszystkie zadania ten, no to również zadanie wystawania decyzji. Ale w tej chwili mi jest trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie, czy SKO, czy sądy administracyjne i tak dalej. No najlepszym rozwiązaniem by były zmiany legislacyjne, które by wprost rozwiązały tę sprawę. Radny Gudaczewski, proszę bardzo. Ja jeszcze tylko w odpowiedzi dla pani radnej Bilińskiej. Ja mam wrażenie, że nie do końca pani zrozumiała, o jaką decyzję chodzi i jakie działania, bo w tejże sprawie rzeczywiście zostało zaskarżone i w tej sprawie nie można było nic zrobić do czasu rozstrzygnięcia. Natomiast w sprawie pozostałych rzeczy były robione. I tu widzę trochę no, niewiedzy w tym zakresie u pani. A polecałbym lekturę dzisiejszej gazety Ostruckiej. Tam jest szczegółowa informacja na ten temat. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Wodze, to nie chodzi o to, czy były podjęte działania, tylko chodzi o szybkość tych działań i że można to nie było poczekać pół roku i tylko tyle. Pewien organ no, nie musiał poruszać się z rytmem żółwia. Były podejmowane natychmiast, tego też pani nie wie, jak widzę. Myślę, że wiem, dlatego zadałam te pytanie. Dziękuję panu bardzo. Pan radny Stasiulewicz ma głos. A ja mam cztery sprawy. Zacznę od parku Kolisa, weekend sobotnio-niedzielny, 8-9. Miałem zamiar z rodziną oraz moimi znajomymi udać się do tego parku i pochwalić się trochę, że mamy ładny obiekt i okazało się, że był zamknięty. Niestety, a informacja była, że jest nieczynny z przyczyn technicznych do 5. Trochę mnie to zbulwersowało, dlatego że jeszcze ktoś tam chciał się dostać, więc forsa nam przeszła koło nosa. Proszę pana burmistrza o to, żeby w stosunku do podległych pracowników wyciągnąć konsekwencje, żeby no, nie powtarzało się to więcej. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Mieszkańcy ulicy Racławickiej i sąsiednich zwrócili się do mnie z taką sprawą, mianowicie były kiedyś spowalniacze tam na ulicy Racławickiej. One były za wysokie, więc w związku z tym je zdecydowanie obniżono, po czym po pewnym czasie położono nakładkę i tak praktycznie ich tam nie ma. I niektórzy, mówiąc kolokwialnie, jak wyskakują tutaj za Głowackiego, to już grzeją. I po prostu to grozi tym, że ponieważ tam nie ma chodników i jest ruch dosyć duży, bo tam jest sporo budynków, grozi to tym, że może dojść do jakiegoś wypadku, bo tam i dzieci jeżdżą na jakichś tam deskorolkach czy na innych. W związku z tym bardzo proszę o to, żeby ewentualnie troszkę podwyższyć te spowalniacze, co uniemożliwi wyścigi na ulicy Racławickiej. I jeszcze jeden, trzeci punkt, mianowicie jak wszyscy wiecie, koło Carrefoura jest parking. Tam jest taka tablica, teren prywatny. Stoją ochroniarze i
się przejeżdża, więc oni raz rozdają jakieś kwitki z godziną, raz nie rozdają, ale oficjalnie jak się ich pyta, to po 2 godzinach jest płatny ten parking. Ja osobiście nie znam takiej osoby, ale słyszałem, że 2 złote, tak przynajmniej ten ochroniarz mówił, że od niektórych pobierają. Zadałem sobie trud i spytałem się starostwa, ponieważ jest to teren starostwa, czy oni to sprzedali. Okazuje się, że nie i nie wydzierżawili w sposób taki, żeby umożliwił temu dzierżawcy pobieranie opłat. I straszenie, no bądź co bądź mieszkańców jakimiś ochroniarzami na terenie, no nie prywatnym. Ja w związku z tym zwracam się za pośrednictwem pana burmistrza do Straży Miejskiej, bo oni po prostu zabierają im pracę. No to jest działka Straży Miejskiej, żeby pilnować porządku na terenie miasta, nie wchodząc na teren prywatny bez specjalnych zezwoleń. I w związku z tym ja nie, chciałbym się dowiedzieć, no dlaczego tak jest, bo nie bardzo rozumiem to, bo w moim przekonaniu jest to sprawa nie bardzo zgodna z prawem, a przynajmniej z obyczajem jakimś takim. No, to jest trzecia i czwarta sprawa. Troszkę może zbulwersuję gości, tutaj niektórych, ale powiem tak. Na poprzedniej sesji powiedziałem coś takiego, że Platforma głosowała przeciwko stadionowi, a przynajmniej to, co mówię, przeciwko tej wielkości, a Prawo i Sprawiedliwość głosowało za przyjęciem tej inwestycji. I wtedy pan radny Kierozalski był uprzejmy postawić pieniądze przeciwko kasztanom czy jakimś tam innym orzechom. Otóż, ponieważ na koniec tej dyskusji opinia publiczna mogła odnieść wrażenie, że rzeczywiście to myśmy z panem burmistrzem Olgierdem Dąbrowskim spowodowali cały ten bałagan, a ja byłem w ubiegłej kadencji przewodniczącym klubu, poczułem się zobowiązany do tego, żeby na tej sesji w wolnych wnioskach wystąpić. W związku z tym, ponieważ pamięć jest taka ulotna, skorzystałem z zapisów, z protokołów, które zostały przegłosowane przez Wysoką Radę i są dokumentami, no, które są w internecie, więc się za bardzo nie natrudziłem, tylko drukarka. I otóż, proszę państwa, w protokole numer 34/2008 z sesji Rady Miejskiej odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku, kiedy panem burmistrzem był pan Jan Nosewicz, a panem przewodniczącym Rady Miejskiej był pan Czesław Najmowicz, pozwolę sobie w skrócie omówić punkt numer 11, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2009. Otóż, proszę państwa, pozwolę sobie tak przeczytać w skrócie. Ja jako przewodniczący klubu w imieniu radnych klubu przedstawiłem stanowisko i nie będę całego czytał, bo było dosyć obszerne. Mianowicie klub Platformy Obywatelskiej uważa, że ten budżet doprowadzi do kryzysu finansowego miasta za 2-3 lata i dlatego będzie głosował przeciwko jego uchwaleniu. W imieniu klubu złożyłem wniosek o głosowanie imienne, aby w ten sposób w protokole zapisać opinię poszczególnych radnych wyrażoną w głosowaniu nad budżetem na rok 2009. Pan przewodniczący rady, pan Czesław Najmowicz odpowiedział, że głosowanie będzie jawne i radni, jeżeli będą chcieli, to mają możliwość powiedzenia, żeby w protokole zapisać, w jaki sposób głosują. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć też, że radna pani Barbara Jankowska powiedziała, że będzie głosować za przyjęciem budżetu. Dziękowała panu burmistrzowi, pani skarbnik, całemu wydziałowi, wszystkim naczelnikom i pracownikom. W ogóle był taki, powiedzmy sobie, wyższy bonton,
Pan przewodniczący rady dziękował panu burmistrzowi, pan burmistrz dziękował panu przewodniczącemu. Proszę pan Krzysztof, radny Krzysztof Pisarski w imieniu klubu, chwilę, tak, to jest tak. Już cytuję, jeżeli tak. Przewodniczący Rady podziękował panu burmistrzowi, pani skarbnik, wszystkim pracownikom oraz przewodniczącym stałych komisji za uczestnictwo. Ale niech pan mi nie przerywa, potem będziesz pan komentował, pani przewodniczący. No więc tak, pan Pisarski w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiedział, że po przeanalizowaniu projektu budżetu miasta klub SLD będzie głosował za przyjęciem przedstawionego przez pana burmistrza projektu budżetu. Po przerwie pan przewodniczący rady jako przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość powiedział, że klub radnych PiS jest za rozwojem miasta i optymistycznie podchodzi do budżetu. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwko 9, wstrzymał się jeden radny. Po czym znowu były, jest tak w protokole, pan burmistrz podziękował panu przewodniczącemu, pan przewodniczący podziękował panu burmistrzowi. Pan Kieroznalski powiedział, że jest pewne ryzyko, ale jest też pewna szansa, trzeba spróbować, bo nie próbuje ten, kto nie wygrywa. To chciałbym powiedzieć, to był ten okres, kiedy było, w prasie również było głośno, to był ten okres, kiedy była taka nieformalna, niepisana koalicja w Radzie Miasta PiS-u z SLD. To jest, i teraz przejdę do następnego protokołu. To jest protokół z sesji odbytej 8 stycznia 2010 roku, sesji budżetowej, w której zastępca, fragmenty przeczytam, ale nie będę czytał całego, bo to dosyć długo. Tak, zastępca burmistrza, tak, w internecie jest, można to wziąć. Dlatego, żebyś pan wiedział, że Platforma za chwilę, no, żeby było wiadomo, bo wszyscy tutaj, ale pozwólcie mi powiedzieć, bo to boli, jak ktoś się mówi, nie pomyśli. Zastępca burmistrza, proszę pozwolić, zastępca burmistrza, niech pan posłucha, niech pani posłucha, bo to jest już protokół, kiedy poprzedni protokół dotyczył tego czasu, kiedy burmistrzem pan był Jan Nusewicz. Panem przewodniczącym był pan Czesław Najmowicz. Teraz to dotyczy okresu, kiedy panem przewodniczącym był pan Czesław Najmowicz, a pełniącym obowiązki panem pełnił zastępca burmistrza pan Olgier Dąbrowski. Chciałbym przeczytać tylko. Zastępca burmistrza powiedział, że projekt budżetu jest kontynuacją polityki społeczno-gospodarczej burmistrza Jana Nusewicza. To chciałbym tylko to powiedzieć, nic więcej. I teraz tak. Przewodniczący przypomniał, że projekt budżetu był szeroko omawiany przez zastępcę burmistrza na wszystkich komisjach. I teraz przeczytam stanowisko. Przewodniczący rady w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości odczytał opinię w sprawie projektu budżetu. I tu cytuję. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z procedurą uchwalania budżetu postanowił aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem budżetu na rok 2010. I teraz jeszcze fragment cytatu. Należy również podkreślić stanowiska klubu. Należy również podkreślić, że przedstawiony projekt budżetu ze strony zadań inwestycyjnych jest konsekwencją wcześniej podpisanych i przyjętych zadań w ramach zadań zakwalifikowanych do realizacji poza konkursem. Dotyczy to inwestycji tak zwanych okołokanałowych, jak również budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Kolejny bardzo, bardzo fajny cytat. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma świadomość nadmiernego zadłużenia się miasta. Ale doszliśmy, jak tu napisane, do wniosku, że warto z tej szansy skorzystać. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość postanawia poprzeć budżet miasta o studi na rok 2010. To jest. Natomiast chciałbym przeczytać stanowisko klubu Platformy wtedy. Uchwalić budżet na 2010 rok. Klub napiję się, dużo czytania. Nic nie szkodzi.
chwilę. Klub po dyskusjach postanowił wstrzymać się od głosu. O tym stanowisko zdecydowały wątpliwości, które wzbudza wśród członków klubu budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na ulicy 3 Maja. Nie zostaliśmy przekonani, to następny cytat, co do perspektywicznej zasadności budowy stadionu, to jest pełnowymiarowej, podgrzewanej, pokrytej naturalną murawą płyty głównej, z oświetleniem spełniającej wszystkie kryteria, z wielotysięcznymi trybunami, z rozbudowanym zapleczem spełniających wszystkie kryteria UEFA itd. I chciałbym powiedzieć, że klub nie był przeciwko budowie stadionu, tylko był przeciwko tak rozbudowanemu stadionowi. To jest tak. Przeczytam dalej. Klub ma świadomość tego, że większość radnych w Radzie Miasta zagłosuje za budżetem na rok 2010. Dlatego, że przyjmując poprawkę do budżetu na 2009 rok dotyczącą kompleksu przy ulicy 3 Maja, Rada Miasta przesądziła o uruchomieniu tej inwestycji. Klub wtedy nie poparł tej poprawki i konsekwentnie, nie będąc przekonanym co do słuszności realizacji tej inwestycji, posiadając zbyt mało danych, aby móc wyrobić sobie zdanie w tej materii, wstrzyma się od głosu. I to chciałbym powiedzieć wszystkim tutaj obecnym, że klub Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji ze wszystkich sił, jakie miał, był przeciwko inwestycji stadionu w tej wielkości. Nigdy nie głosowaliśmy przeciwko za inwestycją okołokanałowym, również przeciwko amfiteatrowi. Głosowaliśmy przeciwko tak rozbudowanej inwestycji stadionu. Natomiast macie tu Państwo wyraźny widok, kto stał za tym, żeby ta inwestycja stała. I mówienie teraz, że pan Dąbrowski jako burmistrz z Platformą spowodował tego typu sytuację, jest po prostu kłamstwem. Weszliśmy, my już teraz powiem od siebie, weszliśmy we współpracę z panem Dąbrowskim jako burmistrzem, dlatego że rozumiemy, że Rada Miasta, w zasadzie wszyscy powinni stać za tym, żeby zrobić porządek w finansach miasta, bo innego wyjścia nie ma i każdy burmistrz będzie musiał to robić. Natomiast twierdzenie, dopisywanie nas do tego, co w tej chwili jest, jest po prostu zwykłym oszustem. Dziękuję bardzo. Radny Kierozalski, proszę bardzo. Potem pani Maja Chrostowska. Generalnie rzecz biorąc, gratuluję ciężkiej pracy nad tym. To jest ważne. Ja też, mówiąc o tej czapce śliwek, nadal ją podtrzymuję, bo nic panowie, że się nie udowodnili. Problem leży w tym, że wszyscy razem, żeśmy wspólnie pracowali przez 5 lat. Jeżeli chcecie udowodnić, moi panowie, że Grzegorz Kierozalski głosował za budżetem albo za tymi wydatkami, to tak jakbyśmy tutaj zasłonę milczenia spuścili na wszystko. Ja tu siedzę od 5 lat i zawsze mówię to samo. Za dużo wydajemy pieniędzy i ktoś, kto mówi, kto powie inaczej, no to chyba musiałby nie być obecny na tych salach, na tej sali, albo nie słuchać. Nadal ja przypomnę, że też Państwo dokładnie wiecie, że Klub Prawa i Sprawiedliwości kłócił się, tak delikatnie rzecz biorąc, i nie zawsze byłem zgodny ze swoim kolegą i często klub głosował rozdzielony na dwie połówki, a może na dwie części. I najczęściej panów wspierałem jako większość w tych głosowaniach przeciwnych. Ale wracając do parametrów, mówimy o 2008 roku. Ja przypomnę, że to jest początek tego i były zupełnie inne parametry. Jakby się panowie popatrzyli na budżet 2009 roku, to w opisówce jest wyraźnie, że te inwestycje będą dofinansowywane rzędu 85%. I to była ta szansa. Bo 15% to jest nic, jeżeli trzymamy się tego amfiteatru, tak? Jeżeli on miał kosztować 20 milionów, a 15% to są grosze w porównaniu do tego, co żeśmy wydali. I nie sposób było z góry zakładać, że to nie będzie 15%, tylko 30%. Potem zarządzanie tym projektem, wykonywanie tej inwestycji i realizacja była taka, jaka była. Wracając jeszcze do zadłużenia, moi panowie, jakbyście tak zliczyli te wszystkie koszty projektu, to wyjdzie ze 30 milionów. To skąd mamy 50 milionów zadłużenia? Przejedliśmy w ostatnich 3 latach 20 milionów złotych. Czy macie Państwo tego świadomość? Bo niespłacanie rat, branie kredytu do 2023 roku na kwoty, sama koszt kredytu 5-milionowego to jest ponad 2,5 miliona. To jest 20 milionów przejedzone. Ja rozumiem, że tutaj panowie czujecie się
w jakiś sposób niewinni w tym, że no to faktycznie nie pamiętam, przecież wszyscy pamiętamy, że Platforma była zdecydowanie przeciwna tym wydatkom w takim zakresie. I to jest bezsporne. Wzięliście odpowiedzialność bez sensu w mojej ocenie na jesieni ubiegłego roku za miasto. Bez sensu i to musicie sobie stanąć w prawdzie, bo się niewiele zrobili, a straciliście w opinii publicznej całą estymę, którą się cieszyła jako rzeczowa partia, partia, która... Nie będziemy się 100 razy do tego wracać, bo to jest powaga. Która dba o interes publiczny. Stało się, jak się stało. Możemy oczywiście dalej prowadzić te wojenki, natomiast warto byłoby złożyć rzeczywiście taką ciężką pracę w analizę tego, co zrobić za pół roku, co zrobić za rok, bo o tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać, a nie kto, kiedy, jak głosował. Mówię jeszcze raz, stawiam dolary przeciwko czapce śliwek, jeżeli ktoś to znajdzie, że ja głosowałem za takimi budżetami. Proszę bardzo, pani Maja Chrostowska. W kolejności, chcę kolejność zachować. Ja jeszcze powiem tak króciutko. Będę złośliwa jak zwykle, ponieważ przyjemnie siedzieć między Platformą a PiS-em, więc tylko tak powiem, że nie ma sensu przypominać poprzednich protokołów, bo jeżeli ktoś będzie na tyle cwany albo złośliwy i znajdzie protokół, w którym będzie pokazane, jak Platforma głosowała za, powiedzmy, projektem likwidacji szkoły, która doprowadziła do referendum i obalenia burmistrza, to może być problem za to po niektórych radnych. To po pierwsze. A po drugie, panie Stasiulewicz, już tak od siebie. Zawsze pan mi mówi, że jak zaczynam mówić, mówię zbyt zawiśle i bez sensu, pan nie rozumie, o czym mówię, pan się gubi. Ja się pogubiłam. To, co pan powiedział, można było powiedzieć w dwóch zdaniach. A jeżeli chodzi o wracanie do stadionu, który już jest, to jest naprawdę, jak to się mówi, wyciąganie czegoś, co już naprawdę nie ma sensu, bo to jest tak, jakby ktoś, mówiąc przysłowiowo, skoczył jak gumka z bielizny, już powiem w delikatny sposób. Radna Bilińska, proszę bardzo. Może w uzupełnieniu radny. Tych wszystkich moich przedmówców, którzy chcieliby po prostu powiedzieć jedną rzecz. Kiedy uchwalano budżet i dziury budżetowe, ja rozumiem, że jedno z drugim to troszeczkę się gubi w myślach kolegi. W związku z tym ja mam tylko taką prośbę do pana. Zanim pan się zastanowi nad budżetem, na każdej komisji 10 minut, żeby pan przeczytał słupki albo posłuchał tych, którzy naprawdę na tych słupkach się znają. Natomiast pan podnosił rękę za deficytem pokrywanym z kredytów. I to nie ulega wątpliwości, że w ciągu półtora roku rozjechały nam się wydatki bieżące. Po prostu zostały wygórowane i pan wie, za jaką cenę, bardzo niską dla Platformy. Proszę bardzo. Chciałbym już tak złośliwie odpowiedzieć. Jak ktoś jest taki niezwykle ekonomicznie mądry, to zostaje ministrem finansów. No. I to jest tego typu. Ja nie wjeżdżam, nie atakuję panią personalnie, ale skoro pani chce, to ja mogę zaatakować, bo my możemy się atakować ad personam. Ale po co to komu potrzebne? I ja tutaj w tej Radzie robi pani za ekonomistkę. No i niech tak będzie. Ja tego nic, przecież nigdy nie kwestionowałem, że się tak wyrażę, pani umiejętności. Ale niechże na miły Bóg, niech pani spojrzy prawdzie w oczy. Bo teraz to się tak zrobiło się w ten sposób, że naraz okazało się, że w 2011 wcześniej to była czarna dziura. Tam niczego nie było. Podczas gdy ja chciałbym powiedzieć, bo ekonomiści to powinni wiedzieć, że w roku 2011 i 2012 skumulowały się płatności. Proszę pani, taka jest. Jeżeli budujemy amfiteatr, który jest w projekcie inwestycji okołokanałowych, budujemy wcześniej stadion i mamy zobowiązania, to nam się te zobowiązania skumulują. No i teraz w moim przekonaniu ja nie chciałem tutaj dyskutować na temat ekonomicznych warunków funkcjonowania miasta. Chciałbym też powiedzieć panu radnemu Kierozalskiemu, że ja nie powiedziałem, że pan głosował, dlatego że nie było głosowania imiennego. Ja mogę tylko powiedzieć, że w protokole jest zapisane, że w 2010 za projekt, za budżetem głosowało radnych 12, wstrzymało się przeciwko 0, wstrzymało się 9. Wstrzymała się Platforma 6 radnych i wstrzymało się Dobro Wspólne 3 radnych. To jest zapisane w protokole. W związku z tym PiS siłą rzeczy musiał głosować za. Natomiast tam jest w poprzednim, jest jedna osoba
która się wstrzymała i w tym momencie nie można powiedzieć, czy akurat nie wstrzymał się pan. Dlatego ja tego nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że PiS wsparł projekt na lata 2009 i na 2010. I wszystko. I tworzyliście wtedy koalicję z SLD i ja rozumiem, że to taka przykra kwestia i wyrzucamy. No, jak są, to jest takie, taka po prostu mózgowa specjalność. Jeżeli doznamy wielkiego bólu, to po 10 latach nie pamiętamy o przykrościach. Mózg sobie wyrzuca tego typu rzeczy. Ale zaczynajmy mówić poważnie. I ja nie chciałem, żeby pani do mnie jechała ad personam. Naprawdę, spierajmy się merytorycznie. Udzielam głosu w kolejności radny Gudaczewski, radny Najmowicz i radna Bilińska. Proszę bardzo. Jeżeli mówimy o ekonomii, to trzeba mieć świadomość, że sytuacja, w której się znajdujemy teraz, i każdy to podnosi, jest dług publiczny rzędu 55 milionów. On się nie wziął w ciągu jednego roku, tak? Proszę panią, ja jestem w stanie pani udowodnić, że jest inaczej. Jeżeli pani mówi, że jest ekonomistką, ja pani te dane podam. Dnia 29 czerwca 2007 roku pan Jan Nosewicz podpisał kredyt na kwotę 6 milionów 689 tysięcy złotych. Na jaki cel poda pan jeszcze? W 2008 roku, 2 czerwca, pan Jan Nosewicz podpisał kredyt na 5,5 miliona złotych. W 2009 roku, dokładnie 20 marca, pan Jan Nosewicz podpisał kredyt na 8 300 tysięcy w zaokrągleniu. 6 kwietnia 2010 roku pan Olgierd Dąbrowski podpisał kredyt na 12 800 tysięcy złotych. 18 kwietnia 2011 roku pan Olgierd Dąbrowski podpisał kredyt na 20 250 000 złotych. I 27 marca tego roku pan Olgierd Dąbrowski podpisał kredyt mały na 2 miliony złotych. To jest, proszę panią, 55 milionów długu. I jeżeli ktoś mówi o tym, że to nie jest ekonomia, to ja nie wiem, jak inaczej w ten sposób na to patrzeć, tak? To jest raz. Państwo mówicie, nie wracajmy do tego, co było wcześniej. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Skąd mamy teraz problemy finansowe? Proszę wytłumaczyć mi. Problemy mamy tutaj, w zapisanych kredytach, które były brane. I teraz jest kłopot, żeby je spłacać. To jest raz. Pan radny Stasilewicz mówił w 2008 roku. Ja powtórzę te słowa. Klub Platformy Obywatelskiej uważa, że ten budżet doprowadzi do kryzysu finansowego za 2-3 lata. Mijają 2-3 lata i mamy kryzys. Państwo głosowaliście wtedy razem z PiS-em za kredytami. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Radny Najmowicz, proszę bardzo. Ja tutaj zachowam powagę Rady i odpowiem panom, że to gadulstwo naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Również rzeczywiście nie ma to wpływu na rozwój naszego miasta i takie trochę śmieszne, bo ożywiamy się w kampanii, żeby pokazać swoje racje. Mieszkańcy nas doskonale znają, wiedzą, kim jesteśmy i uważam, że po czynach się ludzi poznaje, a nie po tym, jak to kwieciście ładnie i dużo mówi. Także panowie, zrzucanie winy na tych, którzy uczestniczyli w uchwalaniu budżetów czy czegokolwiek, ale w uchwałach dość często było napisane, że wykonanie powierza się burmistrzowi. I po prostu wykonanie było fatalne. Dziękuję. Proszę bardzo, potem radny Gudaczewski, pani Bilińska. Opowieści o pana znajomości ekonomii są widoczne na wszystkich komisjach. I tu ja chciałam tego po prostu uzupełnić. Panie radny Stasiulewicz, pan jest szefem Komisji Budżetu i Finansów. Pan odpowiada za te finanse. I stosunek 18 milionów kredytu do 38 nijak się nie ma do tego. I jeszcze trzeba sprawdzić i zwrócić uwagę, na co te kredyty zostały zaciągnięte. Mówienie o inwestycjach rozbuchanych. Ja sobie przypominam przed ostatnią sesję pana, kiedy pan podziwiał, pan jest dumny z amfiteatru, no to musi być pan również dumny z wydatków poniesionych na ten amfiteatr. I tego tyle. I proszę zakończyć, jak pan to mówi na komisjach, ucinając nam głos, że rozpoczynamy jak gdyby wyborczą kampanię. W związku z tym my bardzo prosimy o zamknięcie tej dyskusji w tym punkcie i przejście po prostu do domu. Ale już udzieliłem głosu, proszę, radny Gudaczewski. Ja się tylko odniosę, to nie jest kwiecista mowa, to są fakty, szanowni państwo. I każdy obywatel ma prawo sięgnąć do tych protokołów, one są w BIP-ie. Można sobie otworzyć i poczytać, co kto mówił i jak mówił, kto głosował za, kto głosował przeciw. I teraz
Pani próbuje zamykać dyskusję. No proszę Panią, jest, wszystko możemy to mówić. Proszę nie zamykać usta, tak jak żeście sami kiedyś mówili, demokracji. Radny ma się prawo wypowiedzieć. Ja mam prawo przytoczyć te fragmenty protokołów, które są zapisane. To nie jest kwiecista mowa. My po prostu musimy mieszkańcom miasta powiedzieć, gdzie jest problem, kto go, jak powiem, rozpoczął, a to, że Platforma chciała go rozwiązać, no to tylko trzeba, że powiem, przyklasnąć. Udzielam głosu w kolejności pan radny Stasilewicz, pani radna Chrostowska, pani Bilińska, pan Kierozalski. W tej kolejności. Ja ponieważ nie będę się z kobietą boksował, to powiem tylko tak. Jak się jest tu radnym, to powinno się rozumieć, że jest pewien cykl ustawowy. Jest projekt o likwidacji szkoły miejskiej i następnym punktem jest powołanie szkoły niepublicznej. Tak? Publicznej. Jakby to tam było. I to jest. To nie oznacza likwidację. Jeżeli pani mówi, że myśmy byli za likwidacją, to pani nie wie, o czym mówi. Bo naprawdę na tej sesji, w tej chwili, ale proszę mi nie przerywać. Poszliście w coś takiego. Wmówiliście ludziom, że Rada Miasta, Platforma, Dąbrowski, ktoś tam jeszcze chce zlikwidować im szkołę. Co było wierutną bzdurą, bo nikt tego nie chciał robić. Błędem poprzedniej ekipy było to, że nie zdążyli tego sprostować. I poleciało to i wykorzystano okazję, że likwidacja szkoły. Przecież wiecie wszyscy dobrze, że szkoła miała nie być miejska, tylko miała inna być. Ja osobiście uważam, że gdyby ona była prowadzona przez inny podmiot, byłaby lepsza. No ale się stało, jak się stało i wszystko. Szanowni Państwo, ja nie wiem, może tylko jest moja opinia, że te elementy, że tak powiem, kampanii przedwyborczej są bezsensowne, bo obrzucanie się błotem i wytykanie sobie błędów tak naprawdę niczego nie zmieni. Pamiętajcie Państwo, że do referendum doszło, zmieniła się władza, Ostróda już jest na tyle, że tak powiem, utwierdzona w swojej decyzji, że tak naprawdę to wybory pokażą, kto zostanie wybrany na burmistrza i kto będzie wybrany do rady za 2 lata, więc przypominanie czyichś tam błędów przed iluś tam lat jest naprawdę bezsensowne, bo to jest tylko szkoda czasu. Także ja wnioskuję o zamknięcie dyskusji i chodźmy do domu, bo to jest piątek i najwyższy czas, jak to się mówi, cieszyć się weekendem. Dziękuję. Nie zamykamy. A ja, szanowni Państwo, powiem, że ta dyskusja jest bardzo potrzebna. Jeżeli z niej wyciągniemy właściwe wnioski. Dlaczego jest potrzebna? Bo często ja już parę lat jestem tych radnym i często widziałem głosowania za kolejnymi wydatkami, kolejnymi zwiększaniem wydatków, czy to bieżących, czy to majątkowych, bezrefleksyjne. Ważne jest to, żeby radni poczuli swoją podmiotowość i odpowiedzialność za swoje decyzje. Tu doraźne zawsze były jakieś ugrupowania, a to burmistrz komuś dał coś tam pomalować, parę złotych zarobił, to głosował za tym. Tracimy swoją podmiotowość przez bycie niesamodzielnym. Przez bycie uzależnionym. I efekty są takie, bo tu te inwestycje, jak się popatrzyli Państwo na budżet i realizację tych projekty tych budżetów od 2007 czy 2008 roku, to te inwestycje nie wykończyły praktycznie budżetu, wykończyły wydatki bieżące. Ja przypomnę, jakie były wzrosty wydatków, które nie były niezbędne, bo jeżeli chcieliśmy sobie kupić nowy samochód, no to trzeba było zrezygnować z zakupu nowego mieszkania, bo jak nas nie stać. A myśmy chcieli i to, i tamto. I ta dyskusja jest potrzebna, bo ta dyskusja też pokaże, będzie takim przestrogą dla Rady, że za 2 do 5 lat ktoś też znowu popatrzy w papiery, a jednak panowie, żeście tutaj robili błąd. Ktoś tutaj za to odpowiada, bo czy burmistrz podpisywał ten czy inny kredyty, to nie jest ważne, bo to Rada mu go upoważniła do podpisywania kredytów. I tak naprawdę w tym wszystkim burmistrz jeden czy drugi miał o tyle winy, że nie potrafił też Państwu powiedzieć nie. Pamiętam taką drogę, którą bodajże robiliśmy w ciągu roku 2 razy, chodnik. Bo jeden radny, którego już teraz nie ma, uparł się, że będzie głosował za budżetem, jak kolejny raz mu tam chodnik zmienią. 300 tysięcy to kosztowało. Na Elbląski. Przypominajcie sobie Państwo, w ciągu 2 czy 3 lat był zmieniony 2 razy chodnik nowy. I takich rzeczy jest więcej. Ja nie chcę tu wyciągać tych spraw. Natomiast
ta dyskusja jest potrzebna, bo myśmy tak bezrefleksyjnie też kolejne tutaj są słuszne rzeczy. Droga jest słuszna, jest słuszny oczywiście dworzec, ale on znowu generował kolejne 2 miliony wydatków na przyszły rok. A jeszcze będzie skutkowało kolejne na 2014. Czym sobie z tym poradzimy, nie wiem. To są słuszne rzeczy. My rozmawiamy w dwóch porządkach. W jednym porządku merytorycznym, który mówi tak, potrzebna jest coś tam jest potrzebne. A drugi jest taki, czy nas na to stać. I o tym nigdy nie rozmawiamy, albo rzadko, a dużej części Rady to nudzi. Ja już też, mnie to też nudzi powtarzanie tego od 5 lat. Także może warto było o tym porozmawiać, może forma troszkę niepoważna. Natomiast o takich sprawach może w trochę innej formie trzeba rozmawiać i za każdym razem, kiedy zmieniamy budżet, trzeba się nad tym zastanawiać, co będzie dalej niż za rok, dwa czy za kadencję. Bo być może tutaj perspektywa nasza jest bardzo krótka. To jest kilka miesięcy i tu się staniemy przed poważną ścianą i prawdopodobnie tak jak w Nieszawie, po prostu lepiej nie przychodzić na sesję. No. Proszę bardzo, pani radna Bilińska, potem pan radny Stasiulewicz. I odnosząc się jeszcze do budżetu ubiegłorocznego, który był tak szybciutko uchwalony. Dlaczego zapomniano o 1,5 miliona dodatkowych pieniędzy na MABAK? Ja dokładnie przypominam sobie kolegę radnego Kierozolskiego, który pytał wtedy jednego z prezesów spółki MABK, pana Dudzina, czy te pieniądze wystarczą do końca roku na utrzymanie infrastruktury, niezbędne przeglądy i inne rzeczy. Powiedział, że tak. W związku z tym w tej chwili brakuje znowu 1,5 miliona. Nie wspomnę o pozostałych spółeczkach, o statkach Titanica, które nie pływają z uporem maniaka. To też są wyrzucone pieniądze i wszystko. I wtedy panowie równie jednym głosem podnosiliście rączkę za 600-500 tysiącami i mówiliście, będą pływać. Będą. Będziemy pływać wszyscy razem do 2026 roku, ale w takich warunkach, że żaden chodnik, żadna szkoła, tylko będzie po prostu podmalowywanie, picowanie po prostu tych ścian, które po prostu są zapisane w budżecie na kwotę 34 tysięcy złotych. To jest śmiech na sali. Proszę bardzo, radny Stasiulewicz, potem tak, radny Kutaczewski. Bardzo ugodowo i dziękuję panu. Pan Kierozalski tutaj zareagował. Usłyszałem prawie dekalog. Ale chciałbym powiedzieć tak, że ta sytuacja nie wzięła się znikąd. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć. Tak naprawdę weszliśmy w inwestycje okołokanałowe i je trzeba było robić. I gdyby tylko te inwestycje weszły, to uważam, że nie byłoby problemu. Problem był wtedy, kiedy zaczęliśmy budować stadion ponad nasze możliwości. I niestety muszę pani powiedzieć, że zaczęło się to za burmistrza Jana Nosewicza. I od tego należy zacząć. I to jak się zaczyna żyć ponad stan, to w pewnym momencie do tego dochodzi. No myśmy trochę zaczęli żyć. Ale ja tu, jak rozmawiam z panem burmistrzem, to nie chodzi o to, że ta sytuacja jest aż tak dramatyczna. W moim przekonaniu. Jest ona przedstawiana niezwykle dramatyczną, bo się zbliżają o referendum, bo teraz się zbliżają wybory, bo nie wiem co, bo trzeba rolować długi, żeby straszyć mieszkańców. A ja uważam, że mieszkańcom należy się rzeczywiście powiedzieć prawdę. Tak, miasto jest w trudnej sytuacji i tak trzeba reformować finanse. Ale nie straszmy się. Tak, trzeba robić dworzec. I jestem zadowolony i myślę, że nasz mój klub też. Jestem zadowolony z tego amfiteatru. Jak tam pójdę na chór Aleksandrowa, to naprawdę potęga. Dziękuję bardzo. Radny Gudaczewski, potem radna Bielińska i pani radna Jankowska. Pani Mirko, proszę nie wmawiać, że głosowanie na jednym budżetem spowoduje to, że kredyty są spłacane do 2026 roku, bo te kredyty były zaciągane na określony czas i one były zaciągane w tych latach, które wymieniłem. I były zaciągane pod konkretne inwestycje. Te inwestycje nie były pomysłem Platformy Obywatelskiej, tylko były pomysłem pana burmistrza Jana Nosewicza, to trzeba jasno powiedzieć, tak? Więc proszę nie wmawiać, że jeden budżet zachwieje teraz do 2026 roku finansami miasta, bo ten dług publiczny powstawał dużo, dużo wcześniej, od 2007 roku.
Widzę, że pan ma nikłe pojęcie o długu publicznym, bo zaciąganie kredytów na inwestycje i stopa zwrotu z inwestycji to jest jedna rzecz, a zaciąganie kredytów na pokrycie deficytu to jest druga rzecz. Po trzecie, żeby tak uzupełniając już w trakcie, tak rusza pan sławetnie pana burmistrza Jana Nanusewicza. Tak, jest na pewno dumny z tych inwestycji, które powstały, a sposób zarządzania budzi dużo zastrzeżeń. I tylko tyle w tym temacie. Jeżeli by się pan dobrze zastanowił i spojrzał na przebieg swojej kariery zawodowej, to by widział pan, że są instytucje, które za pana okresu czynności zawodowej były, a dzisiaj ich nie ma. Ja jeszcze chciałam wrócić do właśnie tych inwestycji okołokanałowych, do stadionu, do amfiteatru. Koszty były wcześniej troszeczkę miały być niższe. Trzeba zobaczyć, jakie były koszty te niekwalifikowane, jak bardzo rosły te koszty niekwalifikowane. Były ogłaszane po wykonaniu amfiteatru, na przykład przetargi na dodatkowe roboty. To są też dodatkowe pieniądze. Dziękuję. Pan radny Stasiulewicz, proszę bardzo. No ja chciałbym tylko powiedzieć tak. No trzeba zachować pewną miarę. Przecież żeście startowali popierając pana Olgierda Dąbrowskiego. No to gdzie wasza ekonomia wtedy była? No mój Boże, co to nie było wiadome? A teraz miesiąc czy półtora po wyborach naraz się okazało, że nie lubicie i wszystko jest B. No naprawdę, zachowajmy miarę rzeczywiście. Ja już nie będę się odzywał. Czy ktoś jeszcze? Tak, proszę bardzo, panie radny. To znaczy, myślę, że tutaj już tyle zostało powiedziane. Ja mówię tak, tutaj wspieram pana Grzegorza Kierolowskiego, że proszę państwa, że za 2-4 tygodnie będziemy mieli nowego burmistrza. I wtedy dopiero musimy wszyscy razem tutaj się wziąć do pracy i tu trzeba skończyć z dyskusjami tamten czy inny, czy tak, czy to, czy tamto, dlatego że no niestety, no, jesteśmy współodpowiedzialni za budżet, za miasto i trzeba będzie usiąść do tego i trzeba będzie tuż ponad podziałami zacząć robić wszystko dla dobra Ostródy, bo jeżeli będą dalsze takie kłótnie właśnie, czy tamten, to znowu budżetu nie uchwalimy, tak jak kolega Kieruzalski mówił, że nie będziemy przychodzić na sesję, będziemy bać się uchwalić budżet. No niestety jest ciężko. Wiecie państwo tak samo doskonale, że zarówno no, w każdej dziedzinie, której byśmy nie spojrzeli, czy to nasze zakłady, czy Urząd Miasta, czy szkolnictwo, które mi jest bardzo bliskie, no, że no niestety no, jest to wszystko przeinwestowane. Jest tu wielki problem. Nikt wcześniej może nie chciał, może uważał, że jest fajnie, że idzie to tak. A teraz trzeba niestety będzie usiąść, będą ciężkie decyzje, bo będą. Ja na przykład już współczuję przyszłemu burmistrzowi, no bo niestety będzie musiał podejmować naprawdę bardzo ciężkie decyzje, które mogą nawet skutkować tym, że za 2 lata społeczeństwo powie, że my takiego burmistrza nie chcemy. No bo niestety to, co pan Grzegorz Kieruski powiedział, że przejadamy te pieniądze, które tutaj są po prostu wydatkowane, tak, nie inwestycje, tylko to, zgadza się też. No ale mówię, trzeba z tym skończyć, przepychanki były, mamy teraz wybory. Myślę, że powinniśmy te wybory przejść w sposób no, kulturalny, o tak to powiedzmy, żeby się nie obrzucać błotem, żeby nie było jakieś tam, no, pewnie się podejrzewam, że może być to kampania niezbyt przyjemna, no ale trudno, trzeba wybrać, społeczeństwo i tak wybierze burmistrza, także wtedy trzeba będzie usiąść i musimy wszyscy razem myśleć o tym, żeby wyjść z tego dołka i żeby zrobić wszystko, żeby było dobrze. Także dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Zamykam 28. sesję Rady Miasta w Ostrudzie.